Nigdzie żaden wywiad nie niszczy swojego dorobku. Anglicy, gdyby chcieli to pokazać, musieliby pokazać, że Polacy rzeczywiście mieli wkład w postaci tej niewidocznej, ale wkład w zwycięstwo II wojny. Oczywiście to jest wielowymiarowe, nie tylko to. To są polskie wynalazki w okresie II wojny światowej dla przemysłu zbrojeniowego. W zakładach brytyjskich, doświadczalnych, pracuje bardzo wielu Polaków, polskich inżynierów. Są niezwykłe osiągnięcia dla nawigacji lotniczej, dla nawigacji morskiej, nowe rodzaje pocisków. To wszystko też jest polski wkład. Ale ten wkład wywiadowczy jest najważniejszy, najbardziej skuteczny i najmniej znany. I dostarczał konkretnych danych. Stąd się brała ta moja fascynacja. Świat, który nie był znany. Ludzie, których poznałem, byli normalni. To nie byli jacyś bandyci z kłami, z pazurami, którzy czekali na każdego Żyda, na każdego lewicowca i chcieli go zabić. Wprost przeciwnie. Ludzie bardzo szlachetni, bardzo inteligentni, pogodzeni w jakiś sposób ze swoim losem, z tym, co się stało, z utratą młodości, z utratą zdrowia. Ale pozostali tacy, jacy byli wtedy. Pełni żalu, pełni ofiarności, pełni miłości rodziny, własnej. Wychowywali fantastyczne dzieci. Potrafili pokazać, że w Polsce, tej, która istniała na zewnątrz, dla mnie jako ta ponura, szara, brudna, kartkowa, istniała Polska inna. To jeszcze były te zaszłości tej Polski normalnej. Wtedy sobie zacząłem zdawać sprawę, jak byśmy wyglądali jako państwo, gdyby oni wygrali. Gdyby to pokolenie Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych decydowało po wojnie w Polsce o naszych przyszłych losach. W jakim miejscu Europy byśmy byli i kto nami by rządził? W miejsce tych bandziorów, zdrajców, zbrodniarzy, takich jak Gomułka, jak Bieruch, jak Berman, jak Radkiewicz, przede wszystkim w olbrzymiej większości prymitywów po jednej, dwóch, czasami trzech klasach szkoły podstawowej. Trzy klasy w komunie to była prawie jak matura, a sześć klas, czyli taka podstawówka przedwojenna, to jak studia doktoranckie, co najmniej. Tam takich ludzi praktycznie nie było. I te matury, ci prymitywi nami rządzili. Ale jak? Do jakiego stanu nas dziś doprowadzili? Długo będziemy z tego wychodzić. A tu było pokolenie ludzi do tego przygotowanych, którzy całą wojnę, całą okupację pracowali koncepcyjnie, opracowywali plany polityczne, plany gospodarcze, plany reformy rolnej, plany zmian ustrojowych i przede wszystkim mieli wizję nowego układu geopolitycznego w Europie. To oni w 1942 roku pokazywali wizję, że po zakończonej wojnie kraje Europy Środkowo-Wschodniej powinny się zjednoczyć. Nie w jedno państwo, nie w postaci socjalistycznej Unii, taką jaką mamy dzisiaj. Na podstawie Unii, które Polska zawierała podczas I Rzeczpospolitej. Wolni z wolnymi, równi z równymi. Niezależnie od siły i wielkości państwa, każde z nich w tym związku miało mieć taki sam głos. Wspólna miała być polityka obronna, polityka monetarna, gospodarcza, polityka zagraniczna, ale każdy kraj mógł się wewnątrz urządzać według własnych praw, według własnych dążeń. Nie było możliwości unifikacji. Nazywano to albo Unią, albo Konfederacją. Jej celem była przyszła obrona po zakończeniu tej potwornej wojny z potwornymi stratami. Przyszła obrona tych państw, żeby zabezpieczyć się na następne pokolenie. Bo ci ludzie rozumieli, skoro była pierwsza wojna światowa, później była druga wojna światowa, która trwa i niczego ludzi nie uczy, to dla nas jedynym ratunkiem w tym miejscu Europy jest porozumienie. Jeśli państwo od Finlandii na północ, po Rumunii, po państwa bałkańskie potrafią to zrozumieć, że siła będzie tylko wtedy, jeśli będziemy zjednoczeni, będziemy mieć wspólną politykę zagraniczną, obronną i finansową, będziemy atrakcyjnym partnerem dla państw zachodnich.
Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, nawet duża Polska, Czechosłowacja, Węgry, Rumunia pojedynczo nie znaczą w tej części Europy kompletnie nic. Są przedmiotem przetargów. I to pokazała polityka monachijska, później okres II wojny światowej, że dzielono się nami bez naszej wiedzy i zgody w taki sposób, że jako kraj zwycięski, kraj, który nie kolaborował, który jako pierwszy przeciwstawił się dwóm totalitaryzmom, wylądował w gorszej sytuacji niż kraje, które były napastnikami. Nawet ludobójcze Niemcy wyszły na II wojnie światowej lepiej niż my. To o czymś świadczy. Cała ta wiedza o naszej przeszłości gdzieś zniknęła na skutek odpowiedniej polityki historycznej prowadzonej przez komunistów, a później przez te minione 25 lat przez nową władzę, która twierdzi, że historia nam jest niepotrzebna, duma jest czymś obrzydliwym, to jest ksenofobia, to jest nacjonalizm, to jest faszyzm. Jeśli wychodzi młodzież z polską flagą i świętuje Święto Niepodległości czy Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych, to są faszyści. Oni mają chodzić tak jak panikot z żelową podobizną w ręku i wtedy będzie wszystko postępowo. Niestety nie będzie. To jest droga do nikogo. Tamci ludzie stanęli na wysokości zadania. Wyrosło pokolenie II Rzeczpospolitej, które nazywamy pokoleniem Polski Niepodległej. To byli ludzie, którzy się urodzili przed I wojną światową. Zaczynali edukację lub byli w jej trakcie w II Rzeczpospolitej. Po raz pierwszy po 123 latach Polska odzyskała niepodległość. Po upływie 5 pokoleń, kiedy Polski nie było, okazało się, że Polska jest, tylko jest niesformalizowana, jest polskich rodzinach i jest polskiej emigracji. W znacznym stopniu to polska emigracja odbudowywała II Rzeczpospolitą. To, czego nie można było robić pod rozbiorami. Polacy robili w Szwajcarii, we Francji, w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce Południowej, w Australii. Byliśmy wszędzie. I gdy nastała taka możliwość, że można było wrócić, ci Polacy sami, nie wzywali, nie zmuszali, wracali z emigracji i Polskę odbudowali. Dyplomatyczną Rosję z profesorem napisał swego czasu książkę, była jego praca doktorska, Włodzimierz Borodziej, Terror i polityka. Policja niemiecka, polski ruch oporu w generalnym gubernatorstwie 1939-1944. Książka wyszła w 1985 roku, w końcówce komuny. Napisał między innymi, że była tylko jedna organizacja w polskim podziemiu, która nawiązała otwartą kolaborację z Niemcami już w 1943 roku. NSZ. Co to znaczy otwarta kolaboracja? To się nie kryje. Idą ręka w rękę. Być może wchodzą w mundurach niemieckich. Trudno to wytłumaczyć. Ale powiedzmy, że musiał, że ktoś mu to kazał dopisać. Chociaż to nie były czasy, że takie rzeczy musiał zrobić. Wiele lat później, już w okresie III Rzeczpospolitej, ten człowiek wydaje tą książkę po niemiecku, w Niemczech. I co zrobił? Nic nie zmienił. Tak zostało. Poszło w świat. Głos wolny, rzekomo demokratyczny, niepodległej Polski jest głosem komunistycznym w dalszym ciągu.